Mam na imię Agnieszka i witam Was w mojej kuchni. A za kamerą stoi Mariusz. Cześć Wam. Zapraszam Was na gruszki w syropie. Pyszny dodatek do ciast, deserów, czy też jako przekąska. Zostańcie ze mną i obejrzyjcie przepis. Jeśli oglądacie nas pierwszy raz, zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek i dajcie łapki w górę pod filmem. To tylko jeden klik. Jesteśmy na Instagramie, dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Pod filmem będą podane wszystkie składniki oraz link do bloga, gdzie będzie dodatkowy opis. Dziękuję wszystkim za miłe komentarze i bardzo się cieszę Pani Bożeno, że też uwielbia Pani kapustę i kisiją. Do przepisu potrzebujemy gruszki, sok z cytryny, cukier, goździki, woda i słoiki, w które zapakujemy gruszki. Słoiki musimy sobie wcześniej przygotować, wymyć, wyparzyć i nakrętki również. Wodę gotujemy z dodatkiem cukru i soku z cytryny. Włączamy i doprowadzamy do zagotowania. A w tym czasie możemy się zabrać za obieranie gruszek. Gruszki obieramy i usuwamy gniazda nasienne. A ja Was zapraszam do zrobienia pysznych powideł śliwkowych. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Gruszki mamy już obrane, zapakowane do słoików. Jeśli macie właśnie takie małe gruszki, to możecie je włożyć w całości. Będą później fajnie wyglądały w deserze. Całą po prostu gruszkę włożycie razem z ogonkiem. Do takiego dużego słoika wkładamy teraz 4 goździki. I teraz zalewamy gorącym syropem cukrowym. A skąd masz gruszki? Od mojego fajnego sąsiada. Gruszka rośnie na jego posesji, ale gruszki spadają na moją. I dzielimy się wspólnie. Teraz wycieramy każdy słoik. Zostawiamy tak centymetr, półtora od góry wolnej przestrzeni. Ty masz mniej syropu, tamty najwięcej. To zaraz czystą łyżką odlejemy. Ujdzie w tłoku. Ramty słoika i tutaj, gdzie zakręcamy pokrywkę, muszą być suche. I słoiki mamy prawie gotowe. Jedna taka rada, że do takich gruszek w syropie wybieramy gruszki twarde. Nie mogą być to gruszki miękkie, ponieważ się później rozpadną. A ja Was jeszcze zapraszam do zrobienia przecieru pomidorowego. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Słoiczki wkładamy teraz do garnka, który wykładamy jakąś ściereczką. I do 3/4 wysokości wlewamy wodę. Woda musi być takiej temperatury, jakiej temperatury są właśnie słoiki, czyli mocno ciepła. I od zagotowania pasteryzujemy 15 minut. Po pasteryzacji wyjmujemy, odwracamy do góry dnem i po całkowitym wystudzeniu wynosimy do zimnego miejsca. I później możemy się w zimie cieszyć gruszkami w syropie. Zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapki w górę pod każdym filmem. To tylko jeden klik. Jeśli dotrwaliście do końca, to zapraszam do zrobienia podgrzybków marynowanych i papryki marynowanej.
A tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję. Pa!